Cześć, jestem Janek Słowiński i dzisiejszy film powstał dzięki Stowarzyszeniu Unia Nadwarciańska. Jesteśmy dzisiaj w gminie Ostrowite, a dokładnie w Stadninie Koni Mieczownica. I w tym samym miejscu jest przepiękny, eklektyczny pałac, który należał do rodziny Chrzanowskich. I właśnie do tej rodziny należała ta stadnina i cała posiadłość, którą w dzisiejszym filmie zobaczycie. W czasach świetności było tu około 200 koni, więc no naprawdę sporo. I wtedy występowały rasy takie jak wielkopolska, arabsko-angielska i półkrwi angielska. Hej, żarłoczku! I w tych terenach możecie również rekreacyjnie tutaj właśnie spacerować, tak jak ja teraz robię to z Raminą. A dla zaciekawionych, nasza Ramina jest koniem rasy śląskiej. Ona sobie już je na pastwisku, a ja przygotuję dla Was szare kluchy z boczkiem. Takie wielkopolskie. Zanim zacznę robić ciasto na szare kluchy, zabiorę się za boczek. Mam tutaj wędzony boczek i surowy. Muszę oba pokroić w kostkę, ale najpierw muszę usunąć skórę z tego wędzonego. Skórę położyłem na zimnej patelni i powoli się wytapia ten tłuszczyk, a ja zabieram się za krojenie w kostkę, tak jak właśnie wspomniałem. Obu boczków. I wędzony boczek przekładam na patelnię, niech on już się powoli wytapia. Tłuszcz ze skóry się wytopił, więc mogę już ją ściągnąć, nie będzie mi potrzebna. Teraz pokroję ten surowy boczek. Również w taką kostkę. Ma on być mega przyjemny do jedzenia. I nasz surowy boczuś przekładamy na patelkę. Jak to boczek bez cebuli. Biorę jedną i kroimy ją w kostkę. I cebulę wrzucam na patelnię. I naszą okrasę już prawie mamy, lecz należy ją doprawić. Mam tutaj ziarna pieprzu i utłukłe w moździerzu na taki grubo tłuczony pieprz. I wsypuję taką szczyptę do krasy i tak samo sól, również szczyptę, do smaku. Teraz by się przydało jakieś takie aromatyczne wybicie i ja użyję tymianek, czyli naszą taką polską macierzankę. I całość siekamy. I całość dodaję do patelni. Teraz jest ten przyjemny moment, należy to spróbować, czy nie trzeba bardziej doprawić. Jest idealne. Mogę zostawić i zabieram się za kluski. Wstawiłem wodę na kluski i mam tutaj ziemniaki, które dzień wcześniej starłem. One muszą ściemnieć, muszą tak wyglądać, bo to są szare kluchy. Jest to kwintesencja koloru. Przekładam do miski. Jak widzicie, tu gdzie się nie utleniło, jest jasne. Teraz wsypię tutaj szczyptę soli, pieprzu. Mąkę pszenną wsypuję na ziemniaki. Do tego dodaję mąki ziemniaczanej i biorę jajko od ekologicznych kurek. Wszystko należy dokładnie wymieszać, żeby ta mąka się połączyła z tymi ziemniakami i jajkiem na jednolitą masę. Zanim kluski wrzucę do wody, osolę ją najpierw. Całość teraz zamieszam, żeby mi się rozpuściła i pokażę Wam taki mój sposób, żeby szare kluchy wyszły idealne. Przekładam na pokrywkę garnka. Taka ilość, żeby było wygodnie do nabierania. I teraz patrzcie. Bierzemy
odpowiednią ilość taką, jaką chcemy i wkładamy do garnka. Za każdym razem moczymy naszą łyżkę z tego względu, że później nam się to może przykleić. I od wypłynięcia klusek gotujmy je jeszcze przez 10 minut. Nasze kluski już są ugotowane, więc możemy je wyjąć wprost na nasz talerz i okrasimy naszym boczkiem. Teraz tylko naszą okrasą z góry i dla pięknego koloru jeszcze tylko tymiankiem z góry to obsypię. I nasze danie jest gotowe. I Ramina ma swoje jedzenie i ja w końcu już mam swoje szare kluchy. Zachęcam Was do zrobienia takim sposobem te kluseczki, bo są przepyszne.